W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam cztery indigowe nowości w lipcu. Będą to kolorowe żele budujące, którymi zbudujemy paznokieć, a nawet zrobimy ombre, świecące w ciemności Electro Princess, bajecznie wyglądające Mermaid Gel Polish z drobiną i cukierkowe Candy Base. Cześć, ja nazywam się Agnieszka Hoffman-Gebel i jestem specjalistą produktu Indigo. Na co dzień możecie kojarzyć mój głos, ponieważ przygotowuję dla Was filmy dostępne na naszej stronie internetowej, pokazujące właściwości produktu. Dzisiaj mam przyjemność poprowadzić dla Was odcinek na temat nowości, które ostatnio pojawiły się w naszym sklepie, a są to między innymi kolorowe żele, Electric Princess, mamy też Candy Base oraz pokażemy Wam przedpremierowo zupełnie nowe Mermaid Gel Polish. Zaczynamy od naszych nowych, kolorowych żeli budujących. Jestem dla Was przygotowana. Mam specjalnie paluszki przygotowane. Pokażemy Wam w praktyce, jak zastosować te żele. Gotowe? Zaczynamy. Builder Color Gel dostępne są w 7 kolorach. My Wam dzisiaj podczas pracy pokażemy kolor Blue. Zaczynamy standardowo od prawidłowego przygotowania płytki, czyli odtłuszczamy ją klasycznym cleanerem, nakładamy indywidualnie dobrany primer do rodzaju płytki, w naszym przypadku będzie to Free Acid Primer, wcieramy minimalną ilość bazy pędzelkiem 2-in-1 numer 4. Nasze paznokcie są już przygotowane, teraz będziemy sobie podkładały szablon. Nowe żele kolorowe są o tyle fajne, że maksymalnie Wam skracają czas pracy. Posiadają piękny kolor i oprócz tego pozwalają przedłużyć paznokcie. Paznokcie budujemy do trójeczki. Co jest fajne w tych żelach, możecie sobie od razu zbudować nimi szkielet. Dzięki temu uzyskujecie piękne krycie i od razu Wasz paznokieć jest cały kolorowy, dzięki temu nawet nie musicie nakładać lakierów hybrydowych. Wystarczy warstwa topu i mamy gotową stylizację. Zobaczcie, że sam szkielet ma już bardzo ładny kolor. Kolorowe żele budujące są o tyle fajne, że możecie je łączyć ze sobą, czyli możecie sobie wbudować tak naprawdę ombre w całą stylizację. Dzięki temu, jak paznokcie będą odrastały, możecie na przykład uzupełnić je trzecim kolorem i wtedy macie trójkolorowe paznokcie. Słuchajcie, żele kolorowe mają super szybki czas polimeryzacji, już po 6 sekundach możecie go zaciskać, więc warto zwrócić na to uwagę, żeby nie przegapić momentu, bo potem zostaniemy z brzydkim paznokciem. Tak wygląda zbudowany szkielet, teraz przechodzimy do budowania właściwego paznokcia. Żeby nam się lepiej pracowało, najpierw podpiłujemy sobie szkielet, nadamy mu docelowy kształt, żeby potem ułożyć idealny górny łuk paznokcia. Budujemy całego paznokcia. Najpierw warstwa poślizgowa, która ułatwi nam rozprowadzenie produktu po całym paznokciu. Rozkładamy sobie żel delikatnie przy skórkach, a potem przeciągamy go do wolnego brzegu. Kolorowe żele mają to do siebie, że mają idealnie dopracowaną konsystencję, natomiast jeżeli będziecie miały ciepło w salonie, może się zdarzyć tak, że będą Wam szybciej płynęły, przez to trzeba pracować troszkę szybciej. Wszystko zależy, jaką długość paznokcia też chcecie wykonać i jaka ilość produktu znajduje się na paznokciu. Poprawiamy sobie kształt paznokcia cienkim pędzelkiem Master Nail Art 007 i kształtujemy idealną linię światła. Odwracamy sobie rękę do góry nogami, żeby ułożyć idealnie żel. Pomagamy sobie grawitacją, żeby uformować ładny górny łuk paznokcia. Zobaczcie, jaką mamy piękną linię światła, pomogła nam tutaj trochę grawitacja ładnie ukształtować. Teraz utwardzamy paznokieć w lampie przez 30 sekund. Pamiętajcie, żeby zacisnąć żel po około 6 sekundach, utwardzając go w naszej lampie Multi-LED Indigo. Paznokieć gotowy, przemywamy go teraz klasycznym cleanerem. Czemu klasycznym cleanerem? Słuchajcie, lepką warstwę żelu możemy usunąć cleanerem wipe-off albo klasycznym cleanerem. I przystępujemy do piłowania. Będziemy teraz kształtować naszego pięknego migdałka. Zaczynamy sobie standardowo od ścian bocznych, opiłowujemy sobie też wolny brzeg, żeby nadać paznokciom wstępny kształt, a dopiero potem będziemy opracowywać go od góry. Opracowujemy sobie kształt buferkiem. Musimy się trochę odchylić. Słuchajcie, tak prezentuje się nasz opracowany paznokieć. Teraz nałożymy na niego warstwę topu. I tak prezentuje się paznokieć zbudowany nowymi, soft neonowymi żelami. Na małym paznokciu zrobimy coś specjalnego, pokażemy Wam, jak wykonać ombre naszymi nowymi żelami. Mamy zbudowany już szkielet fioletowym żelem. Podpiłowujemy sobie teraz delikatnie kształt paznokcia. Teraz będziemy go sobie nadbudowywać różowym. Teraz nakładamy sobie delikatnie od skórek różowy żel, żeby go przeciągnąć na tą fioletową końcówkę. Dzięki temu uzyskujemy płynne przejście i będzie ładne ombre. Zobaczcie, jaka przyjemna w pracy jest konsystencja tych żeli, jak się ładnie słuchają pędzelka stylistki. Zwróćcie uwagę, że różowy żel przeciągamy aż do wolnego brzegu, natomiast zaraz jak odwrócimy sobie dłoń do góry nogami, to wtedy pięknie nam się uwidoczni ombre. Cienkim pędzelkiem poprawiamy sobie produkt, układamy idealną linię światła. W
wkładamy go do lampy na 30 sekund. Trafiłam w lampę. Piłujemy sobie paznokcia. Najpierw zaczynamy od ogólnego kształtu. Zobaczcie, że tego piłowania mamy naprawdę niewiele, ponieważ nasze nowe żele układają się bardzo ładnie pod wpływem grawitacji, więc w zasadzie jest to tylko kosmetyczna poprawka. Delikatne piłowanie. Teraz wyrównujemy sobie powierzchnię delikatnie buferkiem i jedyne, co nam pozostanie, pokryć całe paznokcie topem. Rękawy zdradzają. Nie lubię na małym. Teraz całą stylizację pokrywamy warstwą tip-topa. Zobaczcie, jak pięknie pojawia nam się przejście, jakie jest mięciutkie, delikatne. Tak prezentuje się efekt końcowy naszej stylizacji. Nasze nowe żele, nie dość, że mają obniżoną temperaturę polimeryzacji, piękne, wakacyjne kolory, to jeszcze skrócą maksymalnie Wasz czas pracy. Ja już je uwielbiam. Mamy zrobione już kolorowe żele, teraz przejdziemy sobie do naszej nowości. Przedpremierowo pokażemy Wam nasze nowe Mermaid Gel Polish. Zaprezentujemy je Wam zaraz na wzornikach. Jak widzicie, przede mną stoi 5 kolorów, także myślę, do dzieła. Przed Wami Malediva. Pięknie turkusowa, z nutą fioletu i z nutą zieleni. Bajeczna. Zobaczcie, jakie mają piękne krycie, a to jest tylko jedna warstwa na czarnym tipsie. Pierwsza warstwa gotowa. Na 30 sekund ląduje do lampy. Czekanie jest najgorsze. Pierwsza warstwa gotowa. Teraz dodamy drugą warstwę dla wzmocnienia koloru. Przed Wami Malediva. Mermaid Effect są o tyle piękne, że zmieniają się w zależności od kąta padania wzroku i światła. Za każdym razem będziecie widziały troszeczkę inne drobinki. Druga warstwa Malediva została utwardzona, więc teraz pokrywamy całą stylizację topem. Tak prezentują się dwie warstwy naszej nowej Mermaid Effect na czarnym tipsie. Pokryliśmy tip topem, a teraz zrobimy dla Was przyspieszoną wersję z pozostałymi kolorami. Same zobaczcie, jak pięknie się prezentują. Prezentują się nasze nowe Mermaid Gel Polish zaaplikowane na czarny podkład na dwie warstwy. Ale pamiętajcie, możecie kombinować ze swoją stylizacją, możecie nałożyć jedną cienką warstwę, która da Wam delikatny i subtelny efekt, lub zaaplikować dwie, które pozwolą Wam uzyskać piękne krycie. Mamy za sobą już naszą przedpremierową nowość, czyli Mermaid Gel Polish. Teraz przeniesiemy się do świata księżniczek, do Electric Princess, czyli do drobinek, które pokochały kobiety na całym świecie, ale te są wyjątkowe, ponieważ świecą w ciemności. Zobaczcie same, jak się prezentują. Drobinki Princess możecie aplikować w dowolny sposób. Możecie pokryć nimi całego paznokcia, możecie ułożyć je wzdłuż skórek, tworząc tak zwany Princess Nails, ale możecie również zatapiać je we frenchu konstrukcyjnym. Same zobaczcie, jak pięknie się prezentują. Nałożymy je na transparentnego tipsa, żebyście mogły zobaczyć, jak pięknie opalizują. Pamiętajcie, że drobinki Princess układane na Princess Nails aplikujemy w taki sposób, aby większe drobinki znajdowały się dalej od skórek, ponieważ mogą docelowo powodować zapowietrzenia. Moja magiczna rączko, gotowe? W takim razie wskakujemy do lampy na 30 sekund. Zobaczyliście, jak drobinki prezentują się na transparentnych tipsach, a teraz zobaczymy, jak będą prezentowały się na moim paznokciu. Całego paznokcia pokrywamy sobie cieniutką warstwą bazy, żeby drobinki układały nam się tak, jak my chcemy. Zaczynamy od tych większych drobinek, układamy je dalej od skórek, żeby nie powodowały nam zapowietrzeń. Zobaczcie, jak pięknie Electric Princess współpracują z naszymi nowymi, kolorowymi żelami budującymi. Doskonały duet. Mój paznokieć jest już utwardzony, teraz pokryjemy drobinki topem. Pamiętajcie, że wszystkie drobinki Princess wymagają zabezpieczenia dodatkową warstwą topu, aby stylizacja była równa i była trwała. Tipsy pokryjemy również warstwą topu, aby zaprezentować Wam efekt końcowy. Candy Base to nowe bazy, które zawierają w sobie heksagony w różnych kolorach, pozwalają Wam w szybki sposób wykonać kompleksową stylizację. Wystarczy pokryć ją jedynie topem, aby uzyskać cukierkową stylizację. Pierwszą bazą, jaką zaaplikujemy na tipsa, będzie Pingo Pongo. Nowymi bazami Candy Base możecie nie tylko delikatnie przedłużyć paznokcie za opuszek, ale również nadbudować paznokcie, jeżeli są płaskie. Dzięki temu jesteście w stanie wykonać kompleksową stylizację, aplikując jedynie dwie warstwy produktu i ulubiony top. Teraz bazę Candy Base pokryjemy warstwą topu, aby utrwalić stylizację i nadać jej pięknego blasku. Gotowego tipsa wkładamy na 30 sekund do lampy.
Tak prezentują się nasze nowe Candy Base pokryte jedynie topem. Ekspresowa stylizacja w kilka chwil i piękny, cukierkowy efekt. Tak prezentują się nasze letnie nowości. Widziałyście kolorowe żele budujące, bazy Candy Base, Electric Princess oraz przedpremierowo nasze Mermaid Effect. To już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, który produkt spodobał Wam się najbardziej i pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Cześć!